Dobra, moi drodzy, to zróbmy tak. Zrobimy tak. Co tu w ogóle? Skąd ten samochód się tu wziął? A nie! Cokolwiek tu kupuje, to ten samochód pan weźmie stąd. Stały nigdy samochody. Nie wiem. Tak miały stać. Ty, co tu się dzieje? Dobra, weźmiemy sportowe. Shafter Farm 12. Dobra. Dobra, ulepszymy go od razu. Jedziemy do garażu. Co miałem na obiad? Ja tam jadłem późne śniadanie na razie. Przeglądzik. Dobra. Dobra, zobaczmy pierw, ile mamy hajsu. 38 tysięcy. Nie starczy nam na wszystko. I hamulce. No już nie starczy nam na zmianę biegów. Kurde, mogę sobie zrobić zajebisty spoiler. Zrobię respray, bo jak czerwony to szybszy. Nie stać mi nawet na to. No, ma przyspieszonko dobre. Zostaw czarny i szyby ciemne zrób. A ile mam tysięcy teraz? 1500. Czekajcie, napijemy się wody. Mógłbym szyby przyciemnić. Tak, te same czasy w górnictwie. No, słabe czasy w górnictwie, no. Musiałbym do roboty jechać. Dorobić sobie. Hamulce sobie zrobię. To jest w ogóle Mercedes? $100 mam na koncie. Go pizza zjadłbym. A wy chcecie, żebym pizzę rozwoził? Nie, bo to jest niebezpieczne.
Dobra. I zrobimy sobie ten. I zrobimy sobie hamulce. Hamulce zrobiłem. Biegi. 15 tysięcy kosztują biegi. To co mi się ubzdurało? Słabo. Dobra. Teraz będzie latał. Teraz już będzie latał. Uwaga. Za spoilery to ban będzie. Zaraz. Jedziemy zapisać go do garażu. Jadę go przetestować. Witam, witam. Witam serdecznie. O, ura, przyjechał ta różowa pan. Koszula. Tak, tak. Właśnie teraz samochód odebrałem. A, to pan Diego. Tak, dzień dobry. Tak. O pan Diego. Dzień dobry. Mogę na chwilkę zapytać coś? Bo tak. Panowie będą wiedzieli. 9 to... apokalipsa ma być. A, tam apokalipsa. Czekaj, no, ale tylko panie, zaparkuję. Jak to będzie? Ja potrzebuję chwilę czasu dla siebie, także odezwę się za jakiś czas, panie Diego. Dobra, dobra, bo tam możemy sobie, że tak powiem, na przejażdżkę się wybrać, nie? Tam. Ja wiem jak jest. Tylko potrzebuję chwilę czasu dla siebie i. Dobra. Coś możemy kto tutaj kombinować. Coś chciał? Kto tutaj coś chciał? Pan? Ja. No to zapraszam pana. Ja. A co panu panie dokładnie Diego, chodzi? Jak to będzie? No apokalipsa z 9 czerwca, tak? Będzie nie, no czy nie? Czemu? Jak to pan myśli? Nie będzie apokalipsy. Panie, nic nie przepowiadali. Nie? Panie, jak mówią, że ma padać, to jak będzie nie? padać. Wszyscy gadają o tym. O apokalipsie nic nie mówili. Nie? Nie no, są jakieś tam niby coś, tam Nostradamus, że, no. Że obcy przyjdą, że nowi, że to miasto w ogóle przepełnione będzie, ale panie to... No ja tak, bym w to tak nie wierzył. Nie? Dlaczego? Nie, bo... Znaczy, ja bym w to nie wierzył, że będzie aż tak źle. No bo to 9 jest apokalipsa, w lipcu to co, druga będzie? No ale jest jak to? Apokalipsa jest parę dni, no to tak. Już potem nie będzie, no to już nas nie ma, koniec, tyle, finito, kaput. No tak, ale to dwie pod rząd. Tak przepowiadają, że będzie jedna, a potem druga. O matko. Coś okropnego. Dobra, wie pan co? Ale pan się niczym nie przejmuje, pan się zajmie życiem, pracą, panie, przyjemnościami. Ja się boję. Żyj pan chwilą i tyle. Ale panie, ale po co pracować, jak apokalipsa idzie? Panie, jak pan wierzysz w to, że apokalipsa przyjdzie, to pan teraz tak. Słuchaj mnie. Rób napad na bank. Idź pan pożycz $1,000,000. Wydaj pan, baw się. Dobra. Dupcz pan, pij pan. I się, i wszystko. To po co panu w dobra, ogóle... Dobra, jadę. No.
rzeczy. Pan będzie więcej zaraz słyszał. A, oby nie. Policja gdzieś tu jeździ jakaś. Ciekawe co to jest. Przegląd jeszcze da. A to widzi pan, jednak jest. A to ten na tym skuterku dalej. Kto z nim wsiada? Jakiś zamaskowany gość podejrzany. Nie wiem, on wozi. Słuchajcie, Gucio wozi byle kogo, a potem będzie trzeba go ratować. Ratuj Kubona, ale ja o Kubonie nic nie wiem w grze, nie mam żadnej informacji, że coś mu się dzieje. Więc nie mogę teraz sobie jeździć i go szukać. Shafter się dobrze prowadzi. Nie masz tego. O! Taki se kupiłem. Wszystko wydałem, już nie mam nic. Jestem biedny jak... Full wypas. Słuchaj, rejestrować to chcę, bo to już nic nie trzeba robić, jest ładny. Co? Poczekaj. Dobra. Tam sobie sam śpisz we wraku, a ja dostałem wezwanie, wiesz? No to poczekam najwyżej. Musiałbyś zaczekać. No to jedź. Dobra, to wiesz co? To przyjadę, słuchaj, to jak będziesz tutaj, to przyjadę za jakiś czas. Jasne, jasne. Dobra, to co? Naznaczamy niby... Tak jakbym chciał tutaj jechać, nie? Przykładowo. Zobaczymy ile on wyciągnie. Czekajcie, mamy HP. Mamy wszystko. Jestem ciekaw jak się nim steruje, nie? Ciema, kochasz? Dobra, jedziemy. O skurczysyn. O skurczysyn. Tutaj nie można teraz, ja muszę na prostej. Ciema, witam stodoła. O panie. O panie. Ło, panie! No. Myślę, że spokojnie jeszcze z 400, ponad 400 bym wyciągnął, ale... O! Tak, słucham? Cicho. To? Gdzie jesteś? No ja jestem. No niedaleko kopalni wracam. Bo jest taki problem. Co się stało? No wiesz co wczoraj z zielonymi było?
Z zielonymi, no. No, teraz na parkingu siedzą i chyba mnie widzieli. A spierdziałem jak wyłożną uliczkę. Słuchaj. Ja jeszcze nie zdążyłem się przebrać. Właśnie. Bo ja gadałem w ogóle z Django, taki miły był i tak dalej do mnie, bo coś pracy szukał, bo w ogóle on mu kredyt jakiś... Nie ufaj mu. No właśnie. Ty to musisz na pewno trochę przebrany chodzić, żeby cię nie poznali. Dobra, ja wracam do miasta. Ja wracam do miasta, to uważaj tam na siebie zaraz. Ja tam przejadę, zobaczę co się dzieje. Do garażu. Aha. Dobra, jadę. A, daj kubice. O panie. Chyba źle zjechałem. Dobra. Turbo F. A! Szyby zamknąłem, bo piachu faktycznie nawieje. No, shafter jak za 50 tysięcy z tuningiem 80. 80 parę tysięcy. To jest przekozak. Dobra, jedziemy bezpiecznie. Nie ma co. Ale patrzcie, jak on szybko hamuje, patrzcie. Nie wiem, opony to chyba papier ścierny mają na sobie. Siema wszystkim. Awaryjki. Włączę światła sobie. Za dużo ludzi tutaj Menela gra. Takiego, że zaczyna od żebrania. Łosiu to najlepszego robi Menela. Tak jak on ma gadane jako Menel, to masakra. Tak potrafi zagadać, tak typowo właśnie, tak bardzo typowo gada jak taki lump spod sklepu. Właśnie, że jak mu dasz, to potem tak ci dziękuję bardzo, dziękuję, o, szczęście dzisiaj ma pańskie imię i tak dalej. I to takie, to właśnie jest takie fajne, nie? On ma nawet głos, no ma taki niski głos właśnie. Pizzę ktoś zostawił. Co to, locals? To lokalny. To lokalny. No. Może nie udaje. Doświadczenie robi swoje.
A nie, no doświadczenie życiowe, prawda? Jak się ma styczność z takimi. Ale co help? To... Jezu, przejechałem obok, kobieto. Od czego ty o cię mają ratować? Nie rozumiem tego w ogóle. Fuck me? Dobra, okej, okay, come on. O co ci chodzi, kobitko? Jak długo tak będziesz biec? No dobra. Chciałem sprawdzić inteligencję. Jak to mówi ktoś, głupia baba ta. Dobra, jadę zarejestrować samochodzik. To auto z takimi LEDami. O cholera, sam! Gdzieś ty... On jest, spokojnie. On tam jest, ale mnie, zaskoczył, jak się tam skrył, ty. Przestraszył cię, nie? No, co ja pierdzielę, co za prankster. Nie, wszystko jest... To, jak wszystkie cztery. Wszystkie cztery jak... Ale kurde, mnie tu wystraszył. No, jak autko, Diego? Te byłem przetestować, ci powiem. Kurde, 400 wali. Spokojnie, 400 wali teraz. Czyli ale... No, już wszystko na maksa tu jest. Ładnie tutaj je zrobiłem. Ale powiem, no tak, no bo tu dużo ludzi mówiło właśnie, że warto, że no w tej cenie to taki Shafter V12 to tu kurde jeden z lepszych samochodów, które tu można w ogóle kupić. No dokładnie. No, sam ci powiem, nieźle, żeś się schował, żeś, aż się wystraszył. Musiałem się zamyślić trochę. No, takiej miejscówki to bym nie wyczaił. Się zamyślił sam. A potem, że ciągle pracuje sam. I nie ma czasu na przemyślenie. A potem tylko mówią, że sam to tylko tu robi i nikt inny. A no sam to ma przerwy na jedzenie chyba ciągle. Jest jeszcze tego się dowiedziałem. Sam na każdej imprezie kuźwa jest. O, i w garniakach pewnie się wozi. Ostatnia impreza, na jakiej byłem, to jak aktor przyjechał. A to już parę dni temu było. Taka impreza to. To lepiej chyba w robocie. No właśnie. No. Serio, jakiś zasrany aktorzyny. No jeszcze przyjechał i go zabili, no to fajna impreza. To się. To pogrzeb trzeba mówić było od razu. No miał być później stypa, po mordach sobie dali. Tam stypa, kurde. Na stypie się bili. Ale jaja. Ja rozumiem na weselu, nie? No zdarza się. Ale na stypie. Dobra, weźcie mi to ładnie zarejestrujcie, żeby było wiadomo, jak kogo ścigać.
Siema Saakaszwili. A kupił dopiero tego szafterka? Działa w sensie już bez strachu? Można kupywać, nie znikają? Wie pan co, ja specjalnie dla bezpieczeństwa sobie usunąłem, że tak powiem, z garażu na śmietnik wyrzuciłem jeden złom, a dwa sprzedałem. Ale jak coś, to ja robię sobie zdjęcie. Bo ja kupiłem, wydałem ponad 100 tysięcy łącznie z tuningiem. Pojeździłem 5 minut. I nie ma, do tej pory. Diego zarejestrowany, w dokumencie wszystko jest ok. Dobra, ile to rejestracja kosztowała? To mów 750. Dobra. Od Diego nie wiesz kasy. Nie, ja muszę. Ja muszę. No Diego, ja muszę. Teraz ja muszę. Naprawiam i zawsze mówię, że nie. Za to muszę, bo za to musicie, sam musicie to tam zapisać, że została kasa, wiesz. Za rejestrację, nie? Bo kurwa, potem urząd się dowali. Ale żeś nie umył tego auta, przynajmniej u mnie w oczach. Umyłem, a ja jechałem trochę tą drogą, ona tam dużo piasku ma. Nie no, w moich jest troszkę, bo to z piasku takiego pyłu. A, bo nie wsiadłem. No to ja tu nie wsiadaj. Jest teraz. O, czekaj, spojrzę. O, już aż biją, brawo. Tak ładnie jest zrobione, dzięki. Pan se podskocz, panie Diego. Ja se skaczę zawsze. No i powiem wam, samochód elegancja, no tak się prowadzi. No, mam takie trzy swoje tutaj... Ale tak... trzyma się drogi, nie? To jest szafter. No, jak przyklejony w ogóle, nie? Trzy takie top mam, to mam tak, ten szafter V12. Sultanik i Buffalo. 50 tysięcy bez... Ten 50, bo to jest lepszy. Ten tańszy połowę tyle, 25, ale no to jak kupować, to od razu taki... To jest sportowy sam, a tamten jest sedan. Tak, to jest sportówka. Ale ten, jak zupgrade'ujesz silnik na maksa, no to ten ci leci 500, nie? No... Tego leciutko. Jeszcze tyle mi się nie udało, bo przy tym się ja się boję. Trzyma się tak w drogę. Boję się, że się zabije na drodze i medyków nie będzie i koniec. Chcesz z niego szybki samochód? Przejedź się moim LED. Ci rozwalaj go. 540 wyciąga. Na pewno. Co słyszałem, no to Zentorno leci prawie 600 na proste, jak się dobrze. Ale to są samochody, czy już rakiety, bo ja już nie wiem. No chyba rakiety, jak Zentorno 600 leci na proste. No dobra, ja to stąd do nieściarki już jak oni chcą przyjechać po to. To ja odkupię za 5000. Sam nie wrzucaj do nieściarki. Odkoluj go! Sorry. A co on się wkurzył? Co z tym samochodem? Co to za samochód, że się wkurzył? Serio, tylko do niszczarki rzuciłeś? No, jak nie chcę przyjechać, to nie będę prosił. Ale co, gość zostawił samochód, powiedział, że przyjedzie później, czy jak? Znaczy, ktoś go tutaj eskortował, nie? A? Pisaliśmy do niego na Twitterze, a on nie przyjeżdża. To sam się wkurzył. Lecz... Napisał, że przyjedzie za chwilę i od tej pory go nie ma. Patrz tam, porysowałeś samochód jego. Tam nic nie stało. Słuchajcie, to olej, ja olej to. Wszystko w porządku. Olej to. Słuchajcie, a to ten... To tak już nieraz było, że gość mówi, że ja przyjadę za 5 minut i mechanik jest uziemiony, no bo musi czekać, no i dupa. No właśnie. A tu pieniążki, czas leci, no czas to teraz, pieniądz. To teraz gość na zaćmienie poczeka. No, ho. Trzeba, krótko. Jak się ktoś umawia, to się nie spóźniać, a już w ogóle, żeby się w ogóle nie pojawić, to już masakra. No już pół godziny chyba, nie? Pisałem temu, nie więc. A jeszcze pisał, jesz za chwilę, już za chwilę. No to niech ci napisze, że będzie za pół godziny, nie? Jego straty. Jak coś, to powiecie, że odholowali i tyle, panie. Ukradli. No, tutaj zostawiliście na chodniku, no bo nie mieliście miejsca na warsztacie i nie ma. Dobra, na razie, dzięki panowie. Na razie. No i nie było, no, widzicie? Gdzie jest Gucio? Gdzie jest Kubon? Jak ich obydwu porwano, to koniec.
Gucia to rozumiem jeszcze, mogliby porwać. Jakiś tam powód by był. No ale Kubona, żeby porywać? On tam nic nie ma nawet, hajsu. Czy ja przeklinam? A! Przepraszam, ja powiedziałem brzydko. Jezu! Przepraszam. Jest, no najmocniej przepraszam. A bo to w GTA to tak. Wiesz, czasami tutaj przekleństwo mi się, przekleństwo no, mi się wysmykło. Tak mówią, tak mówią. Bardzo. Ale gdzie ja to nie wiem, ja tam tracker? jeździłem kurde pół. No. Na czerwonych wszystkich przejeżdża i sobie tak zarabia. Nic tam ale... nie ma. Wiecie panowie, że na samym początku, jak tracker dopiero taka praca została wprowadzona do urzędu, to na jeden przejazd właśnie 50 tysięcy zarabiał? O kurde. No, to nie wiem, to jest nienormalne, naprawdę. No, mój znajomy tak trochę gotówki sobie, że tak powiem. 50 tysięcy, nieźle. Też czasami jeżdżę, no ale ja to zgodnie z przepisami, no i... No halo? Ty. Czarno-biały chyba poszedł ten pozwolenie wyrobić, nie? Jaki no wiem kto, no. Ta maskotka. No. A co, on nie miał? No nie miał, a ktoś mu powiedział, żeby nie miał czasem przy sobie czegoś na tym, bo że przeszukują. A on jest teraz na komendzie? Tak, zaraz pewnie go przeszukają, ja nie dobra, wiem co coś dobra. Ma. Dobra, Jezu, on pewnie kurde ma jeszcze pistolet albo coś. Dobra, czekaj, idę to zobaczyć. Ja pierdzielę. Rozumiem. Jasne, no wie pan, zasada poufności. Dobra, poproszę pana dowód. Tutaj poda. Czy położę, ja chcę zobaczyć. Dobra, może pan zabrać, panie John Black. Dobra, panu zadam dwa pytania. W jakiej sytuacji użył pan broni palnej? Zagrożenia życia oczywiście. Aha. Jasne. Co jeszcze pan uczynił? Dobry. No, który z panów ostatni? No w zasadzie to nie wiem, czy my tutaj, czy tylko stoimy, ale... To może być pan pierwszy. Okej. Okay. Dobra. A w jakiej sytuacji by pan nie użył broni palnej? W ogóle niech pan coś ściśnie struny, żeby tam nie podsłuchał. Jeśli on coś ma w kieszeniach, to poległ. Mhm. Jestem ciekaw, co tam się wydarzy.
Dzięki wielkie. Super, dzięki. Dzięki wielkie. Tak, jasne, jasne. Hamburgerek. Woda. Czekamy. Bierze wodę, bo darmowa. Tak, tak, tak. Ciekaw, co za przypał będzie. Halo? Albo nie jest taki głupi, na jakiego wygląda, albo nie wiem. Nie wiem, no poczekamy chwilkę. Poczekamy chwilkę. Wiesz, no raczej jak tylko wzięli te środka, to szło po przeszukaniu. Nie, nie. Przeszukują dopiero... Aha, nie, bo on go przeszukuje w momencie... A dobrze powiedziałeś. Jeżeli on jeszcze już jest tam, po drugiej stronie, to znaczy, że jest wszystko git. No. No, dobra, czyli, że nie jest taki głupi, albo nie wiem, albo mu zabrali już wcześniej broń. Albo po szpitalu jest. No, nie wiadomo. Racja. Dobra, on poczekamy. W ogóle zapomina ludzi, nie? Gada się z nim tyle razy, on nigdy nie wie, jak to ty jesteś. Ty, bo jest taka sprawa, że właśnie on musi to załatwić i my mieliśmy jechać, wiesz, on miał być jako kierowca. Ja miałem w sumie z nim jechać, czy jeszcze właśnie ktoś by się przydał, żeby... Bo trzeba trasę zrobić, nie? Jako kurier. No to byś mógł pomóc, jak masz... Tylko wiesz, że jak trafimy na pojazd jakichś dzisiaj... zielonych, to będzie przypał. Ale zieloni to zieloni, słuchaj, tam jest sprawa taka, że dzisiaj kurde napadli we dwójkę rano. Jeden gość jeździł i dwójka zamaskowanych napadła w samym banku, jak gość już skończył trasę i chciał pieniądze dać. W samym banku go napadli. Skuli go tam, bronią straszyli. Ja ich śledziłem z policjantem nawet, ale niestety uciekli gdzieś tam na paleto i tyle. Pod bankiem to lekko przeginają. No nie, no nie można w banku, nie? Według tam, według tutaj, że tak powiem, zaleceń. No ale no niestety, no. No nie spisałem tablic, nie powinni... nic takiego. Tak samo nie powinni za każdym wozem kurierskim jeździć, bo przecież... No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja tak myślę, żeby... Ja tak myślę, wiesz co ja myślę? Żeby wziąć i w ogóle pojeździć sobie takim wozem na pusto, nic nie mając. Też o tym myślałem. I łapać bandytów, prowokować. To by było. Ja tak chyba zrobię. Wszędzie to obmyślić, żeby nas więcej było, bo wiesz, jak podjeżdżali ich czterech, to będzie tak, strzelanina. Tak, tak. Ja powiem, a ja sobie jeżdżę, bo lubię, z pasji. A wiesz, że niektórzy to tak strzelają, że dwoma strzałami ci ten baniaka potrafią strzelić. Tak, są niestety. O, Kibol, ty, dobra, ty, to on? Skończymy. Dobra. Ty właśnie, no. Co tam, Seba? Szybo. Siema, co tam, Opek? Fajne masz tutaj, widzę, kurde, śmigałki. Se kupiłeś nowe. No słuchaj, bo dali wypłatę, to ten, to korzystam. No to dobrze. Bo... Jakiś tam szaliczek na meczyk? Na piwko. No, to ten sprowadzam z Polski właśnie. To dobrze. Ej, ty, fajne gaty masz. Nie, no spoko. A ty widzisz, buty takie kontrastowe dajesz sobie. Udało się wszystko? No, bo po taniości było. Rozumiem. Panie Diego, proszę pana, co ja zdobyłem na policji? Nie podoba mi się ten typ. A ty co, ty nie pamiętasz, z kim ty, kurde, człowieku w ogóle interesujesz? No masz sklerozę, ale nie mów. Ej, ale czekaj. Ty, co by się coś oczami stało? Bo ja widzę, że ty nie miałeś tak wczoraj. Ach, zmieniłem delikatnie. Lifting miałeś. Był na plastyce. Delikatnie tu. Ohoho. Ohoho. A podobno tylko kobiety tak robią. Podobno, niepodobno. No to nie jest dobre miejsce. Diego, bo ja sobie tutaj schowałem. Tak na cichaczu.
klameczkę. Panie Diego, mam pozwolenie na broń. Dobrze schowałem, bo mnie przeszukiwali. Mm-hmm. Także no. Gdzie? Nie, nie gadaj, że tutaj. Tu, w krzakach. O, kurwa, chyba ktoś zajebał. Nie wierzę w to. On se zostawił pod komendą broń. O, zajebali. No, bo tutaj parę minut i sprzątacz przychodzi. To miesza o to. Słuchaj, teraz nie ma żadnego problemu. Olej to. 3000 na strzelnicy kupujesz i masz, więc to już olej. Dobrze, ale ja nie mam 3000. Jak to nie masz? Jak to nie masz? A gdzie ty pracujesz? No nie mam. No właśnie. Nic nie masz z tego, co ci Ron dawał albo kurczak? No przy sobie nie mam. A, no to ale od tego jest bank. No ale bank daleko. No to masz skuter. Ej, widzę, że pan powiem jest ci tak. Groszem, to nie, muszę do tego wiesz banku co, bo ty pojechać. Zostały ci jednak, mimo to, że zmieniłeś ubranie, zrobiłeś se plastykę, to jednak jest coś tam jeszcze z tego menela w tobie. A jednak to. Co ja poradzę, ale to kwestia takie, czasu, takie, wydaje takie, się, tego wyzbędę. Ciągoty. O. Teraz musisz, dobra, to, jak, teraz ja musisz jak człowiek pracy, podjadę. Teraz jak człowiek pracy musisz myśleć, jedź, podjedź, no. A słuchaj, a jak robimy z tą dzisiejszą akcją, słuchaj, bo no bo czekałem na ciebie, mam od Rona no, spałem. 200 kafli mam i robimy tak, o, kurwa. Tak, słuchaj, możemy to zrobić na dwie trasy, i te, wiesz, dwa razy stuwa, i teraz tak, mam w tym momencie jeszcze dwie osoby, więc spokojnie, możemy tak. Fajnie by było, jakbyś się przebrał za takiego typowego kuriera. W ogóle, żeby nie podejrzeń nie rzucać, nie? No to jestem. O, na przykład. Możesz jeszcze czapeczkę taką bardziej, wiesz, listonoszową, kurierską, ale już widzę. I co? Jedziesz, możemy nawet we dwójkę siedzieć w samochodzie. No i za nami będzie ktoś po prostu jeździł, nie? I będzie nam pomagał. Tylko Diego, byś musiał mi dokumencik podpisać, że tam... Jak się coś stanie, to nie zwalasz na mnie odpowiedzialności, bo jechałem ze mną, jest to... odpowiedzialność zbiorowa, jak coś. No chyba, że inaczej. Chyba, że nie chcesz być kierowcą, a chcesz być osobą, która osłania. No ale nie wiem, jakie twoje zdolności bojowe, skoro nie, dopiero no, dostałeś... Ja muszę poćwiczyć, ja to raczej... A właśnie, kierowca. Byłeś już na strzelnicy? To zawsze można jechać poćwiczyć. No, byłem, to tak znajomemu kolbą w ryj wyjebałem, że musieli sanitariusze przyjechać. Aha, czyli okej. Okay. Skuteczność duża. Bo jest jeszcze inna strzelnica, taka troszkę... Powiem tak, nie jest to oficjalnie strzelnica, ale jak się zgłosi to prędzej na policji, że tam się odbędą tak jakby takie zawody strzeleckie, to nie mają z tym problemu i nie przyjeżdżają. Po prostu jak na strzelnicy też fajnie by było mieć tarczę albo wiesz, jakąś butelkę, że jak trafisz, to widzisz, że trafiłeś, nie? No to jest takie miejsce, że jak strzelisz odpowiednio w lampkę, no to ona po prostu się psuje i widzisz przynajmniej jaka celność. No, możemy to dzisiaj skoczyć później. Klameczki. Dobra, jedź do banku, jedź po klamkę, jak wszystko załatwisz, dzwoń do mnie, ja zwołuję ludzi i pojeździmy sobie troszkę z listami. To może spotkamy się na parkingu przy listach. Dobra, no ale to tak, ale to po prostu nie wiem ile ci to zajmie, więc zadzwoń. O, dobra, to zadzwonię jak już tam będę, ale to z 5 minutek zakładam. Dobra. I cyk przez murek. Streamowanie GTA na Nvidia nie wydaje się najlepszym pomysłem ze względu na przekleństwa. Spokojnie, ja, że tak powiem, będę starał się unikać. Gucio tam przeklinał troszkę, ale ja staram się nie przeklinać i tak dalej, także przepraszam bardzo. No już nie popadajmy w jakiś ten... Ty nie ogarniasz RP, bo Ślązak, a tylko Hanys. Ja. Ale nie no, ja nie muszę przecież odgrywać tutaj Ślązaka. No ja na kopalni, jak ja bym do wszystkich po Śląsku gadał, to oni by w ogóle nie wiedzieli o co chodzi. No ja nie będę im tłumaczył. Znaczy ja już myślałem, był taki jeden dzień, kiedy tak gadałem. I... Nie...
No, bez... znaczy ja myślę, że nie, to aż nie jest taki, wiecie, że rodzinny kanał, że tak, aż tak bardzo. Nie przesadzajmy. Staram się bardzo, że tak powiem, unikać tych takich treści wulgarnych. Ale to też nie mam... Słuchajcie, nie mogę podejść do każdego i powiedzieć: ej, gościu, mam trzecie oko na NVIDII. Weź, nie przeklinaj. Ktoś do mnie napisał SMS-a. Dobra. Jedziemy. Ile to wyciąga? 450 tak około. Wszystko zależy, czy z górki, no bo z górki to byś około 500 pewnie umiał jakoś tam docisnąć. 400 spokojnie, na równym terenie spokojnie ponad 400 już zrobiliśmy dzisiaj. Nie wiem, jaki był VMAX taki. Tak, słucham? No, ty nie zostawiłeś shaftera na parkingu głównym przypadkiem. Ja jadę shafterem, także to nie mój. A, dobra, bo taki podobny. Aha, okay. Nie, ja czarny cały mam i szyby czarne. Spoko. To dobra. Właśnie... No nie, shafterem jeszcze dobra. Jeździ, jeszcze tam, wiem, że Dundupa jeździ, ale nie wiem, jaki kolor ma. Dużo ludzi jeździ, ale... No tak, no tak, dowiedzieli się, że taki dobry to jeżdżą, no. 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 Dobra, to nic, dzięki za info, no hej. To jest samochód zapalony bez niczego? Don Grande to ty szanuj, tak. Don Grande to ty szanuj.